działania kryzysowych, także tutaj siły i środki 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, ale nie tylko, o czym za chwilę powiem. W tej chwili zgodnie z zapotrzebowaniem sztabu kryzysowego 40 naszych żołnierzy jest na ulicach Elbląga. W tej chwili zabezpieczają ulicę Panieńską i ulicę Warszawską. Tam następują przecieki, głównie jest to napełnianie worków piaskiem i budowanie zapór mających częściowo przynajmniej powstrzymać napływ wody. Takie było zapotrzebowanie na taką ilość. Jesteśmy w gotowości z odwodem około 50 do 70 żołnierzy, którzy w każdej chwili może być użyty, jeżeli tutaj centrum kryzysowe będzie od nas tego oczekiwać. I chciałem powiedzieć, że żołnierze pracują w systemie trzyzmianowym, czyli kolejnych 80 żołnierzy w tej chwili. 40 wejdzie o 22 zmieniając swoich kolegów i kolejnych 40 wchodzi o 6 rano zmieniając swoich poprzedników. Tak będziemy pracować w tym systemie do momentu, do kiedy będzie trzeba. W tej chwili z Trzewa rozpoczęła się operacja przerzutu ciężkiego sprzętu do Elbląga. Mianowicie dwóch transporterów, pływających transporterów samobieżnych, przystosowanych do ewakuacji zarówno ludzi, jak i mienia. Na tą chwilę nie ma konieczności ich użycia, ale decyzją tutaj Centrum Kryzysowego i dowódcy dywizji te transportery będą w godzinach nocnych przerzucone do Elbląga i będą w każdej chwili w gotowości do użycia. Jednocześnie w batalionie saperów w Trzewie kolejne transportery będą gotowe do ewentualnego przerzucenia czy do Elbląga, czy na zagrożone odcinki. Utrzymujemy także w gotowości zestawy niskopodwoziowe, które zapewniają przerzut tych transporterów w zagrożone rejony. Ponadto od dzisiaj, od godzin nocnych, dowódca dywizji utrzymywać będzie specjalny odwód operacyjny w Braniewie. Jest to wstępnie w godzinach nocnych 50 osób. W każdej chwili ten odwód może być zwiększony według tutaj potrzeb. To jest w tej chwili, tak jak powiedziałem, nasi żołnierze pracują i w każdej chwili jesteśmy gotowi do zwiększenia tych sił, które są potrzebne do użycia. Dziękuję bardzo.